Mężczyzna wszedł do windy, ale nie wiedział, że znajduje się w niej ukryta kamera. Kiedy nagranie zostało odtworzone, ukazało się na nim przerażające zachowanie mężczyzny. Niegodziwa rzecz, której dopuścił się w środku, wyszła na jaw. Mężczyzna odpowie teraz za swoje zachowanie, które mogło narazić życie innych osób. Mężczyzna pochodzący z Chin wszedł do windy w maseczce, jednak nie wiedział, że zachowanie, którego dopuści się w środku, zostanie zauważone. Nie wiedział, że wewnątrz pomieszczenia znajduje się ukryta kamera, która rejestruje każdy jego ruch. Może gdyby wiedział, że jest nagrywany, nigdy nie dopuściłby się podobnego zachowania. To nie pierwszy raz, gdy ktoś zostaje złapany na próbie zarażenia innych czy głupich żartach. Jakiś czas temu burzę w sieci wywołał przypadek z Polski, kiedy to mężczyzna objęty kwarantanną. Mężczyzna myślał, że nikt się nie dowie, co zrobił w windzie w związku z sytuacją, która panuje na świecie związaną z koronawirusem. Wiele państw wprowadza zarządzenia, by mieszkańcy nosili maseczki ochronne lub przebywając poza miejscem zamieszkania, mieli zakryte usta i nos. Działania te mają na celu zmniejszenie ryzyka zakażenia się COVID-19. Podstawowe zasady dotyczące higieny, niestety wciąż są łamane, co powoduje, że coraz więcej osób narażonych jest na zakażenie. Mężczyzna wsiadł do windy w maseczce, jednak gdy tylko dojechał na swoje piętro, wysiadł z windy i cofnął się do niej, by opluć wszystkie przyciski znajdujące się w środku. Jak wiadomo, osoba może zarazić się po bezpośrednim kontakcie z płowcinami osoby zakażonej koronawirusem. Mężczyzna, plując na przyciski, naraził swoich sąsiadów, ich zdrowie i życie. Mężczyzna zostanie ukarany za swoje zachowanie. Nagranie z monitoringu szybko zostało wyłapane przez ochronę i przekazane policji. Mężczyzna, który naraził mieszkańców bloku, niemalże natychmiast został odnaleziony. Wiadomo, że za swoje niegodziwe zachowanie, zostanie nałożona na niego kara pieniężna. Dwa. Winda, w której znalazł się mężczyzna, została zdezynfekowana krótko po zdarzeniu, by mieszkańcy bez obaw, mogli się nią przemieszczać. Nagranie zdarzenia opublikowano w sieci, ku przestrodze. Dziś ważne jest, by przestrzegać wszelkich zasad higieny, dzięki czemu NP. Webnewsy.